dobra, tutaj mamy nowa plus, nowa zwykła, dwójka. Słuchajcie, smartfon, który jest strasznie zrobiony na iPhone'a 7. Puch to jest duży, więc nie wiem, co usłyszycie. Ale jest naprawdę rewelacyjnie wykonany. Cieniutki. Z tyłu matowy metal. Ekran bardzo ładny. Tam w podpisie będziecie mieli specyfikację tego smartfona. Ale jest rewelka. Very nice. Ile on ma? No, sprawdzimy sobie jego specyfikację. Po chińsku nie będę już tutaj mieszał. Mamy, dobra. Android 7, Kirin 659, 4 GB pamięci RAM, ekran Full HD. Battery, where is battery? Battery is, I don't know, it is 3000. 3000, yeah? Yes. Okay. Ma dwa obiektywy. Powiem wam, że ten smartfon mi się bardzo podoba. Cena dosyć wysoka, 2500 yuanów, czyli w granicach 1400 zł. Czyli to samo, za tyle samo można kupić Mi 6. Ale wygląda rewelacyjnie. No dobra. Szkło, matowy metal, dwa ekrany. Bardzo dobrze wykonana ramka. Pojedyncza dioda. I Kirin 659 plus 4 GB pamięci RAM. A nie spojrzałem jeszcze na flesze. Krótki powrót. 64 GB. Dobra, reszta w opisie. Na koniec kilka słów podsumowania o tym smartfonie, dlatego że to, co widzieliście, było na gorąco. Więc tak, smartfon naprawdę bardzo mi się spodobał. Jest nieduży, 142 mm wysokości, ekran 5-calowy, gęstość 441 ppi, rozdzielczość Full HD, waga 143 gramów, bateria prawie 3000 mAh, czyli 2950, 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci flash. Sercem jest, tak jak mówiłem, Kirin 659 razem z Mali T830, dwurdzeniowe Mali, ośmiorodzeniowy procesor CPU. Robi to wszystko w AnTuTu w granicach 75 tysięcy punktów. I tak jak mówiłem, zarówno ta obudowa metalowa, ale matowa, jak i serce tego procesora naprawdę robią świetne wrażenie i wszystko chodziło bez problemu. Natomiast jedynym minusem to była cena, która wynosiła 2500 yuanów, co w przeliczeniu daje nam tam w granicach 1500 chyba czy 1600 zł. Więc na 75 tysięcy punktów jest to za dużo. Tak jakby w moich wszystkich tych testach, topach do 1000 czy do 2000 zł, no ten smartfon by nie odniósł żadnego zwycięstwa, raczej byłby w końcówce dziesiątki lub nawet poza nią. Jeżeli wejdzie do Polski w takiej cenie, znajdzie nabywców, dlatego że jest, tak jak powtarzam, dziesiąty raz jest świetnie wykonany, a 75 tysięcy punktów AnTuTu robi dobre wrażenie i do tego Android 7. Więc jeżeli wejdzie za 1500 czy 1600 zł, będzie na pewno dobrze sprzedającym się modelem, szczególnie dlatego, że nazywa się Huawei, więc dużo ludzi po prostu kupi jako najbardziej prestiżową, nie wiem, najbardziej znaną chińską markę. Dzięki za uwagę, jeżeli lubicie moje filmy, to oczywiście lajkujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco z kanałem, to subujcie. Do usłyszenia.